ty osobiście widzisz właśnie te gorsze zbliżające się czasy? No bo bądźmy szczerzy, no wiesz, twoja rodzina no, nie należy do biednych, prawda? Tak, ale należy do, wydaje mi się, bardzo świadomych, do biznesowo otwartych i my to widzimy jakby z obu stron. My widzimy to ze strony osób, które prowadzą biznes, ale ze strony również konsumenta, jako odbiorcy innych biznesów, więc absolutnie no, mamy świadomość tego, co się dzieje. Nam jako firmie też rosną koszty, mamy coraz większe wydatki i musimy sobie z tym radzić. Ale jaka jest odpowiedź? Jakie oszczędzanie? Słuchaj, przede wszystkim optymalizacja kosztów, to jest pierwsza rzecz, to jest przygotowanie firmy. Czyli cięcie kosztów po prostu. Zarządzanie kryzysowe, przygotowanie się, także no akurat w tej kwestii lepiej mój mąż by ci odpowiedział na to pytanie, bo jest w tym bardzo biegły. Natomiast no trzeba się przygotować na nie najlepszy czas, który przed nami niestety.